Cześć wam. Minął prawie rok. No. Ostatni mój film był kiedy? W lipcu? Jakoś coś takiego. Odnośnie sprzedaży 607. Nadeszła chwila, gdzie wepchałem go do mnie do garażu i otworzyłem, zobaczyłem, co tam się nawydziwiało. No i byłem nieco zdziwiony i w sumie poirytowany tym, jak to było zrobione i dlaczego to się wykrzaczyło. Miałem go sprzedać, ale w sumie go wystawiłem na, nie wiem, tam 7 dni czy coś takiego. Potem uznałem, że nie będę go dalej wystawiał, bo może go zrobię, może będę nim jeździł, może go zrobię i go dopiero sprzedam. Więc tak sobie stał u mojego bardzo dobrego znajomego na warsztacie, znaczy na warsztacie, na placu, a w sumie znajomy ma warsztat samochodowy. Głównie to jest on instalatorem instalacji LPG, czy monterem instalacji LPG, nie wiem, nieważne, w każdym razie wiadomo, o co chodzi. I przed świętami jakoś go, przed świętami wielkanocnymi jakoś go przetransportowałem do mnie do garażu. No i taki był szybki wypad pewnego piątku, żeby go tam trochę coś tam grzebnąć przy nim. A więc poszedłem i coś tam grzebnąłem. No i naprawdę byłem pewien, że coś się wykrzaczyło, albo gdzieś może jakieś śruby nie dokręciłem, gdzieś coś pominąłem, albo ten pasek się wykrzaczył, albo któraś rolka się rozsypała. No i nie za bardzo, bo cała moja praca, którą wykonałem, była w 100% dobrze zrobiona. Wszystko przejrzałem dookoła i było wszystko dobrze. A teraz zobaczcie, co się wydarzyło. To jest natęt rozrządu podczas rozbierania. Jak to wszystko wyglądało? Ta rolka jest skrzywiona. Byłem w tym momencie, byłem 100% tak pewien, że śruby nie dokręciłem albo śrubę urwało. Ale po zdjęciu dolnej osłony napędu rozrządu, czyli zdemontowania koła pasowego i odkręceniu tam kilku śrubek, ujrzałem ten widok. Na początku nie szczaiłem, o co biega, co tam się wykrzaczyło. Dopiero jak to wszystko wziąłem w ręce, przypatrzyłem się, to zauważyłem, że no to nie jest tak, jak być powinno. To, co teraz widzicie, to jest właśnie kawałek obudowy pompy oleju, do której była przykręcona rolka napinająca. Ja, składając ten rozrząd, czy wcześniej go robiąc nawet, bo go nie pierwszy raz robiłem w tym samochodzie, byłem pewien, że no jednak ta śruba gdzieś tam sięga do bloku i również ta śruba wchodzi w blok. Ale widocznie nie. No i się pompa, obudowa pompy oleju delikatnie ułamała. Czym to było spowodowane? Nie wiem. Nie wiem, uważam, że nie było niczym spowodowane, że coś zblokowało silnik. Absolutnie, bo nie widać żadnych śladów na pasku rozrządu, jakiegoś wyząbkowania, czy po prostu uszczerbków, czy coś takiego. Nie, po prostu pasek jest delikatnie przytarty bokami, ale to jest tylko bokami przytarty przez to, że no, tą rolkę tam zjadło. Ale nie ma jakichś uszkodzeń takich, żeby zblokowało silnik, to wszystko stanęło i podczas blokowania silnika to urwało.
absolutnie ja takiego czegoś tam nic nie zauważyłem. Wszystkie koła zębate były dokręcone. Śruba z tego elementu kawałka obudowy pompy oleju ciężko było odkręcić, bo ja to na kleju jeszcze dałem. Także no ona sama się na pewno by nie wykręciła. Napięcie paska było prawidłowe z prostego powodu, że znacznik napinacza jest na rolce. A druga rzecz, no pewne doświadczenie, które mam i robiłem takie rzeczy już nie raz, nie dwa razy, także no nigdy mi się nie zdarzyło jakiejś wpadki z układem rozrządu, że coś się wykrzaczyło po wymianie napędu. Także uważam, że to była tylko i wyłącznie no, zmęczenie materiału, złośliwość rzeczy martwych i tyle. A nie nagrywałem filmu na żywo i tak dalej, bo byłem z synem w garażu i to w sumie tylko na chwilę, żeby tam grzebnąć i tak dalej. Także no, nie chciało mi się nawet tam nic latać i nagrywać. Także nagrywam wam to w sumie 2 tygodnie po tym, jak to rozgrzebałem. Dzisiaj mamy 2 maja. Majówkę wy macie, ja w pracy jestem, jak widać. Ciężko pracuję. I co dalej? Dalej będę chciał przystąpić do kolejnych etapów sprawdzania tego, co się dalej wykrzaczyło w tym silniku po tym zdarzeniu z napędem rozrządu, czyli ustawienie wałków rozrządu na każdym cylindrze tak, żeby były zamknięte zawory, i będę sprawdzał szczelność każdego z cylindrów i każdego zaworu, czy są szczelne. No po prostu trzeba ustawić wałek tak, żeby wszystkie zawory były zamknięte, dmuchnąć w powietrze wyjęty wtryskiwacz paliwa i wtedy zobaczyć, czy są jakieś przedmuchy, czy nie. I tak każdy cylinder i wtedy zobaczymy, czy są pokrzywione zawory, czy nie są pokrzywione zawory. Obstawiam, że coś się tam jednak wydarzyło, bo średnio mi się chce w to wierzyć, że byłby to bezkolizyjny silnik. Poza tym era bezkolizyjnych silników już dawno, dawno, dawno temu minęła. Teraz już nie ma bezkolizyjnych. Teraz każdy silnik praktycznie rzecz biorąc po takim zdarzeniu jest... No góra jest do zrobienia, tak? Góra jest do zrobienia. Jeszcze pytanie, czy tłoki są całe, czy któryś tłok nie został w papę. Bo jak tłok dostał w papę, no to już wtedy no, trzeba dół rozkładać w ogóle tam, żeby... A, to już nie, to już nawet mi się nie chce. Nie chcę, to... Nie. A więc tak, bo zastanawiałem się, żeby kupić pompę oleju jakąś używaną, całą z tą obudową, bo tylko to występuje w całym... w zestawie, bo to jest całe zintegrowane, i założyć na tym nawet pasku rozrządu, co jest teraz, poskładać to, bo pasek nie wykazuje żadnych, nie widać żadnych uszkodzeń, że można było się obawiać, że on się zaraz zerwie. Kupić tylko po prostu samą rolkę napinającą, poskładać to i spróbować to uruchomić. Oczywiście ustawić na znaki, wszystko tak jak ma być, żeby był wszystko ustawione, cały rozrząd. No ale wymienić pompę oleju to też nie jest tak prosto, bo tam są takie uszczelniacze na dole, które niby instrukcja mówi, żeby miskę połowiczną wyciągnąć, a żeby miskę połowiczną wyciągnąć, to trzeba cały silnik wyciągnąć i tak dalej, pół silnika rozebrać. Nie wiem, z tego co wiem, to wymieniają bez tego, aczkolwiek jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że o-ring, te o-ringi dolne mogą się przyciąć, zsunąć, zawinąć,
nawet nie będziemy w stanie tego zweryfikować i nie będzie ciśnienia oleju. Po prostu smog nie będzie zaciągał, pompa nie będzie przez smog zaciągała oleju. No a co wtedy, jeżeli się uruchomi silnik, zacznie nim kręcić, nie będzie smarowania oleju, a w tym silniku, jeżeli takie coś wystąpi, to może być popane w to. I to bardzo szybko, bo jeżeli wejdzie na przykład na, dajmy na to, te nominalne obroty biegu jałowego, to wystarczy mu kilka sekund. Kilka sekund, aczkolwiek no od razu powinniśmy zobaczyć, że nie ma ciśnienia oleju, prawda? To przy kręceniu już powinna przygasać kontrolka od smarowania, no, albo na serwis, na jakboxie na przykład sprawdzić, jakie jest ciśnienie oleju podczas kręcenia silnikiem. Na przykład odpiąć mu cewki od wtryskiwaczy i wtedy po prostu próbować im kręcić, zobaczyć, jakie jest, czy jest budowane ciśnienie oleju. No ale nie, no pójdę na łatwiznę i zmniejszę sobie koszty i wywalę wszystkie wtryskiwacze, ustawię wałki, tak, będę ustawiał tak wałki, żeby na każdym cylindrze było zamknięte. Wałem korbowym nie będę kręcił, bo to nie ma absolutnie w sumie żadnego sensu, czy on będzie na dole, czy on będzie u góry. Po prostu chodzi o sprawdzenie, czy są przedmuchy na zaworach. Będzie z tym trochę zabawy, bo trzeba będzie w sumie znaleźć jakiś schemat kolejności zapłonu, bo ja pamiętałem kiedyś kolejność zapłonu w tym silniku, ale teraz to już mi to umknęło z głowy, i sprawdzać na każdym z cylindrów, jak to wygląda. Także jeszcze raz, nie pasek się wysypał, nie rolka, nic z tego, co ja zrobiłem, się nie wykrzaczyło. Moim zdaniem zmęczenie materiału, jednak no, ta pompa była oryginalna tyle lat, no miało prawo się urwać. Poza tym no, ja nie rozumiem, żeby nie zrobić tego, tej rolki przykręcanej również do bloku silnika, że po prostu element obudowy robi taką tylko taki dystans, a główne dociągnięcie jest do bloku silnika. Nie zauważyłem też, że wtedy jak to skręcałem, że gwint jest w obudowie, pompy oleju, a nie w bloku, no bo wkładając, przykładając rolkę, wkręcając śrubę, no nie zwróciłem na to też uwagi i tego też nie byłem jakoś świadom. No i po prostu ten kawałek obudowy pompy oleju się urwał. No, się urwał, także biorąc się urwał, pękł i tyle. No ja na to wpływu nie miałem żadnego. Samochód w momencie, gdy to się wykrzaczyło, nie był na jakichś wysokich obrotach, bo to w sumie ileż on mógł mieć obrotów. Nie pamiętam, jaki on miał wtedy zakres obrotów na szóstym biegu przy 140 na tempomacie. No to nie wiem, ile on mógł mieć. 2500 obrotów, no to czy to jest dużo? Nie wiem, no nie sądzę, żeby to było dużo. Nie wiem, ciężko jest mi określić, może po prostu no, materiał się nagrzał, wszystko się ponagrzewało, termika zrobiła swoje i no i to po prostu pękło i tyle. No. Nigdy nie słyszałem o czymś takim, żeby w tych silnikach coś takiego się wydarzyło. Rozmawiałem w sumie też ze znajomym, który zna te silniki też dobrze. Sam był bardzo zdziwiony, że takie coś wystąpiło, także on też mówił, że nigdy z czymś takim się nie spotkał. Jeżeli wy coś wiecie na ten temat, no to dajcie znać i tyle. Ja tam będę starał się, nie wiem, nagrać jakiś materiał jeszcze odnośnie tego, jak to tam reanimuje i tak dalej. I tak, co dalej?
nie myślcie sobie, że nie mam samochodu, bo chodzę na nogach, czy jeszcze na rowerze, bo w sumie w niedługim czasie, bo tam miesiąc czy miesiąc z groszem, udało mi się kupić samochód kolejny, także no też nie chodzę na nogach, a ten w sumie sobie stoi i czeka na lepsze czasy bądź gorsze czasy, bo patrząc na to, co teraz się dzieje, to raczej na gorsze czasy niż na lepsze. No ale już trudno, to już, ja już tego nie przeskoczę, ja się nie będę zagłębiał w to, czy tamte moje prace miały sens, czy po prostu nie miały sensu. Z punktu widzenia tak po czasie to można by polemizować, że nie miały sensu, ale z punktu widzenia na przykład doświadczenia bardzo dużo ten samochód mnie nauczył, bardzo dużo, bardzo dużo mnie nauczył. I nie wiem, czy mogę tak powiedzieć, stałem się delikatnie mądrzejszy po tym całym remoncie z punktu mechaniki i innego tam zakresu prac. Bardzo dużo sam się nauczyłem przy tym i tyle. Jeżeli byście chcieli jakieś filmy, no to dajcie znać, ja tam pisałem nieraz w komentarzach, że gdzieś tam jakieś filmy planuję nagrywać odnośnie jakieś tam techniczne filmy, ale z technicznymi filmami to jest dość duży kłopot, bo ja nie mam jakichś mocnych nerwów i nie spoglądam na to olewczo, nie spoglądam na to olewczo, bo zrobiąc techniczny film dla was, byłby to film bardzo kontrowersyjny w stosunku do tego, co jest w internecie, a ja nie chcę się zderzyć z wami i mieć jakichś wrogów w internecie, bo coś powiedziałem, co większość uważa źle. Ja to po prostu jednak uznałem, że zostawię po prostu dla siebie i tyle. To, że ja się z tym nie zgadzam, ja mam inne poglądy i uważam, że jest inaczej, nie znaczy, że wszyscy mają tak uważać i nikogo nie zamierzam do czegoś przekonywać, po prostu ja tak uważam i tyle. Jeżeli ktoś będzie chciał jakieś informacje ode mnie, to ja bardzo chętnie pomogę, wystarczy na przykład napisać maila do mnie czy coś takiego i tyle. Tam z kilkoma osobami rozmawiałem, nawet i telefonicznie za pośrednictwem YouTube'a, bo mieli problem z 607. Mam nadzieję, że pomogłem, wyjaśniłem to, co wiedziałem i no i ja się cieszę, że ktoś się po prostu do mnie zwrócił, że ktoś mnie zauważył i tyle. No. Także może byłoby to koniec tego wywodu. Kiedy będzie kolejny film, nic wam nie obiecuję, naprawdę nic wam nie obiecuję i tyle. Dajcie znać, czy chcielibyście, żebym wam pokazał, jakie autko kupiłem. W sumie to autko to kupiłem głównie dla żony, nie dla siebie, bo ja mało co jeżdżę teraz samochodem osobowym i tyle. Jeżeli byście chcieli może jakieś takie ogólne filmy z mojej pracy, czym się zajmuję, to w sumie też mógłbym wam coś tam nagrać, wyjaśnić, omówić dla osób tych, którzy nie wiedzą, na czym praca w transporcie drogowym polega i dla tych, którzy uważają, że transport drogowy to jest po prostu wsiąść, jechać, wrócić i na tym się moja praca kończy. Po prostu dajcie znać i tyle. Ja postaram się coś tam wam nagrać. Mam nadzieję, że mnie słychać, bo w sumie telefonem nagrywam jeszcze w czasie jazdy. Może gdzieś jakiś mikrofon, szumy, huki i inne pierdolety zbierać, ale jak mnie było słychać, to super, a jak nie, to też nie ma co narzekać, bo nic mądrego nie powiedziałem. Trzymajcie się i do następnego. Hejka!